Na te wieści czekali chyba wszyscy kibice Krakowi, tej hokejowej. Oficjalnie możemy to powiedzieć, Komar Krakowia w Lidze Mistrzów zagra w Tauron Arenie Kraków. To dla miasta duże wyzwanie? Oczywiście, że to jest duże wyzwanie dla miasta, przede wszystkim ze względu na porę. No, nieczęsto w sierpniu gramy hokej, natomiast ponieważ też nieczęsto mamy Ligę Mistrzów po raz pierwszy, nieczęsto Krakowia jest mistrzem i ma możliwość grać w Lidze Mistrzów, stąd decyzja, aby te mecze odbyły się w Tauron Arenie i mam nadzieję, że kibice dopiszą i hala będzie pełna. Tych kibiców może być nawet 15 tysięcy. Kraków ma doświadczenie w organizowaniu meczów hokejowych, ono się pewnie teraz niezwykle przyda. Tak, myśmy już robili dwa razy hokej Mistrzostwa Świata w zeszłym roku, gdzie były mecze, że hala była pełna. Przedtem jeszcze Super Puchar Polski, na którym też hala prawie była wypełniona do ostatniego miejsca i stąd mogę powiedzieć, że myślę, że 15 tysięcy ludzi na tych dwóch meczach, w końcu z potentatami, bo i Szwedzi, i Czesi, to ścisła czołówka światowa, że będzie pełno. Bez pomocy miasta tych meczów w Tauron Arenie Kraków by nie było. Jak miasto pomaga? Jak wygląda ze strony miasta wsparcie dla tej? Znaczy myślę oczywiście, że miasto przede wszystkim też jest promocja dla miasta, ponieważ miasto będzie poprzez te mecze promować się na arenie sportowej i mam nadzieję, że ta promocja miastu się opłaci. Natomiast trudno nie wspierać swojego klubu, gdyż no, niedopuszczalną by było myślą, żeby Krakowia grała gdzie indziej. Lub na niestety Przyszyleckiego nie mamy aż tylu miejsc, żeby ta hala była w ogóle dopuszczona do rozgrywek. Stąd decyzja była prosta, że zagramy tu w Krakowie w Tauron Arenie.